Halo, halo, witam w kolejnym wspaniałym odcinku Uncharted 4 i kontynuujemy naszą przygodę na Madagaskarze, jak się mówi po polsku. Więc. Czego tu szukamy? No, na mapie widać zabudowania wokół wulkanu. Jakieś opuszczone placówki, wieże obserwacyjne. Wieże obserwacyjne? Avery był poszukiwany przez wszystkich. Żeby coś ukryć, musiał mieć posterunki zwiadowcze. Jedna z wież stoi wprost na wulkanie. I co, i tam jest skarb? Na to liczę. Porównuję sobie z innymi grami, z tym Horizon Zero Dawn, co ostatnio grałem, z tym Wildlands, też jedna z nowszych gier. Uncharted, kurna, i tak A, najlepszy nic godnego pod uwagi. względem Dobra, grafiki, pod idźmy dalej. względem gameplayu. Jednak te Naughty Dog to jest po prostu firma najlepsza. A jakie są szanse na to, że Tak wulkan samo było z wybuchnie The i Last zajmie of nas Us, wszystkich? najlepsza gra po prostu. Zero, Dwie najlepsze wydarzaj. gry na PlayStation. Zaufaj. To była pierwsza rzecz, którą sprawdziłem, jak się dowiedziałem, że tu lecimy. Drugą, był tani wynajem. Jakie bagna. To żeśmy się udali. Jestem. No i teraz po tym moście. Może da radę. Pewnie się Krasnoludy, zawali. tylko nas nie zabij. O, YOLO! Ej, nie jedź za szybko. Jedź środkiem. Tak, macie jeszcze jakieś dobre rady dla mnie? Spokojnie! Wszystko gra. Wiedziałem, że tak będzie. Co to jest? A, błoto! Nie ma mowy, że ja tu jadę. Okej, mamy i skały. Trzeba po skałach jeździć. Skręć w drugą. Okej, chyba zaczynam łapać. O kurna, come on. Dobrze. Co się dzieje w ogóle? Kurna. Symulator jazdy po błocie, naprawdę. No i po błocku znowu. No tutaj mamy jakąś wieżę. Co, dalej jedziemy jeszcze? No nie wiem, czy da radę tutaj. Wychodzę stąd. Chodźmy przyjrzeć się tej wieży. Idę z No. tobą. Jest w niezłym stanie jak na budowlę, która ma kilkaset lat. Ta, te ruiny z pewnością są z czasów Avery'ego. Może znajdziemy coś fajnego? Sam, zobacz. To symbol Patrzcie. inspektora Condenta, kapitana Ognistego Smoka. Miał bazę wypadową na Madagaskarze w czasach Avery'ego. Może Avery najmował kapitanów, żeby dla niego szpiegowali? Nie, to bez sensu. Nie, niekoniecznie. Może każdy kapitan odpowiadał za jedną wieżę i obsadzał ją swoją załogą. No okej, dobrze wiedzieć, że takie przepaście. Patrzcie na tą grafikę. Czy jest lepsza grafika w grach komputerowych? Bo ja nie znam takiej gry. O kurna, tutaj też bym spadł. Jak ja mam się dostać? Samochodem tutaj? O! O, kora jest obdarta. Coś było owinięte wokół tego drzewa. Pewnie chcieli samochód wciągnąć. Tak bym stawiał. Trzeba to jakoś przywiązać, nie wiem jak. A po co po schodach, jak można w błocku utrzymać? Nie chciałem wsiadać. Co ja w ogóle robię z życiem? Ej, a wiecie, że nasza fura ma wyciągarkę? O, naprawdę? Nie wiedziałem. Co chcesz z nią zrobić? A jeszcze nie wiem. A ja już wiem. Chyba coś takiego trzeba zrobić. Okej, powinno być dobrze. A, znowu w błocko. Dobrze się Trzeba bawisz? się. Tak. Ale tu stromo!
Dobra, gotowi? Spróbuj teraz. Zobaczmy. Spokojnie. Dobrze, idziemy. Jezu, co to było? Widzisz sali? Opłacało się wziąć wyciągarkę. Wjechaliśmy na górkę. Jeszcze znakomicie. Spokojnie, metoda małych kroczków. Dawaj. Ja tam wolę długie. No, okej. Nie wierzę, jaki widok. Proszę bardzo. Coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie, jesteście bogatymi piratami i przyjeżdżacie sobie tutaj wolni od ucisku państwa. Biedni, prześladowani piraci. Nie dali im spokojnie grabić i mordować. Nie, 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 to nie tak. Oni chcieli żyć jak wolni ludzie. Powiem wam, że wybrali sobie całkiem niezłe miejsce na ucieczkę przed społeczeństwem. Czy dobrze jadę? Droga na ten wulkan. Cierpliwości, Wiktorze, cierpliwości. Wiesz, jak ci piraci się tu dostali? Wypłynęli z Anglii, potem Brazylia, przez Atlantyk do południowej Afryki. Dotarli tu korzystając wyłącznie z papierowych map. Hamuj! Co to ma znaczyć? No, są tam. Co, już Rafe tutaj jest? Co tam no mamy? To cienko. Kręcą się jacyś wojskowi. Ludzie na Din? Dokładnie. Cholera jasna. Wygląda, że znaleźli stary obóz kolonistów. Ale nie ten, tak? Tyle dobrego. A jakie są złe wieści? Że to jest jedyna droga do wulkanu. Niech to szlak. Musimy ich zdjąć. Jakiś gry plan, Nate? Róbcie to, co ja. Czyli... Co my robimy? Ja osobiście lubię takie... Speedruny, powiedzmy. YOLO, bitch! O nie! Chciałem go przejechać. Zobaczmy, czy nam coś zrobią. Nie, snajperzy! O, fuck! O! I tyle, zabiłem wszystkich. No nie wyszło. O cholera! Będziemy się tym martwić, jak załatwimy typków z Shorla. A dlaczego do mnie? Fuck, jak ciężko będzie. Ja w ogóle nie da rady tak. Nie da rady tak, kurna. Jak ten most się zawala, to nie da rady, no. Jak tu wejść? Okej, właśnie o to mi chodziło. O, i teraz jestem snajperem. Teraz macie. Teraz bije. O fuck! O, sorry! Sorry, nie wiedziałem. A, jak się strzela, jest. Znakomicie, muszę powiedzieć. Jestem zaskoczony, że nasi coś biją. Zazwyczaj w tych grach nikt nic nie robi. Ej,
Grałem ostatnio właśnie w ten Horizon Zero Dawn, przypomniała mi się sytuacja, że była właśnie taka, coś w tym stylu tam, paru naszych, parę przeciwników, nasi nic nie zrobili po prostu. Oni stali AFK wtedy i po prostu się nic nie działo. Więc porównując to do Horizona, tutaj wypada tak 100 razy lepiej. 100 razy bardziej realistycznie. Okej, już po wszystkim. Cholera jasna. Rafe i Nadine wysłali tu mnóstwo ludzi. Znajdą ten skarb choćby przez przypadek. No i spróbujmy znowu przejechać. O, gdzie tutaj jest ten most? Tutaj. No, czy da radę? Jezu, ci piraci powinni popracować nad swoją infrastrukturą. No jak się stąd dostaniemy? Okej, chyba wiem. Zawiązuj. To chodziło. Zaczepiaj to. Dobrze. Wyciągarka znowu w akcji, Sally. A nie mówiłem, że się przyda? Jasne. Chodziło tylko o to, że facet z siebie starł. Jezu, jak się jeździ. Sally, jak dobrze znasz Nadine? A co? Tak sobie myślę, że może się do niej odezwiesz i przekonasz ją, żeby odwołała swoich ludzi. Tak, jasne. A jak obiecamy jej większą działkę niż Rafe? Nie, ona tak nie pracuje. Woli dostać pieniądze z góry. W tej kwestii Rafe ma nad nami przewagę. Patrzcie, typki z Shoreline. A, nie bawią się w półśrodki. I niestety są coraz bliżej wulkanu. O tym samym pomyślałem. Co jeśli oni już znaleźli ten skarb? Że czesują to miejsce cal po calu. Jakby już coś znaleźli, to nie prowadziliby poszukiwań. Tak, masz rację. Hej, Sam, jeśli pozwolisz, jak spędzałeś czas w więzieniu? W sumie to głównie czytałem. Był taki jeden strażnik. Załatwiał mi książki z biblioteki. Jakie książki czytałeś? Historyczne. Zwłaszcza te związane z Averym i innymi piratami. Tak na wszelki wypadek, nie? Jasne. Wiesz, poza czytaniem książek, robieniem pompek, paleniem fajek i unikaniem bujek, miałem dużo czasu na przemyślenia. Z grubsza tyle. Kurde, ta mapa jest po prostu genialna, na serio. Super mi się podoba. Najfajniejsza mapa w tej grze, co? Najfajniejszy epizod, aż bym jeszcze raz zagrał. Bo naczelnik nas przyłamał. Spuścili mi niezłe kompletnie lanie. Otwarty świat. Strażników słuch zaginął. Jezu. Niedługo później naczelnik umieścił mnie w celi z Alka. Gdzie się coś stało? Line, coś znalazł. Powoli. A, tutaj dobra. Wybuch był, okej. Okay. Hom. Może tędy? Jak my jedziemy? Tutaj jest jakieś przejście. Sam, mówiłeś coś? Tak właśnie, miałem mówić. No. Bo później naczelnik umieścił... Jakieś update'y cały czas, co to jest. Nie spodziewał się, że się... O, mamy przeciwników. Może tym radę da raz
Może tym razem do rady przyjechać. Bum, bycz! A, nie wiem, w którą stronę mam jechać niestety. Więc będę krążył dookoła na razie. Raz, flanki! Ja nie mam flanki. Ja cały czas się ruszam. Fuck! Zaraz mi samochód wybuchnie. Może tędy przyjadę. Come on! Nie wiem, co się dzieje już. Może nie! No, podejdź tutaj jeszcze. Okej, cudownie. O, fuck! No, bo w ogóle ich nie widzę. Tam się będzie jeden na górze? Okej, wszyscy. Może pożyczymy ten wóz, wygląda solidnie. Ja raczej nie da rady. Zaraz, tutaj jest coś do wysadzenia. No czemu oni tego nie wysadzają? Tylko my tak czekamy. Czekają, jakby na nas czekali. Ło, skarb! Wiesz, tak sobie teraz myślę. Ja chyba kiedyś miałem do czynienia z Alcazarem. Jeszcze zanim was poznałem. Serio? Jakim cudem jeszcze żyjesz? Terry był zgoła innym człowiekiem. Dopiero zaczynał swoją przestępczą karierę. Przydałem jego szefowi kilka drzeworytów, które przenosiłem z Japonii. Lubił szogunów i... Alcazar był pośrednikiem. Jak się zachowywał? Wygadany i porywczy. Jakby lada chwila miał... W takim razie niewiele się zmienił. Zgarnąłem pieniądze i szybko się zginął. Chwila. Czy ja dobrze jadę? O, super. Znowu to samo. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie. Dobra. Lekarz pyta... Przepraszam, co pani do... Patrzcie na to, chłopaki. A to co? No a co z tym żarcikiem, kurno, no. Stąd przyjechałem. O, o. Jezu, jak się tutaj jeździ. Ej, o. Chłopaki, za tym wzgórzem jest kolejna wieża. Kręcą się tam jakieś typki z Shoreline? Trudno powiedzieć. Nikogo nie widzę. A no, więc... Wydaje mi się, że jesteśmy tu pierwsi. Rozejrzyjmy się i jedźmy dalej. Most zwodzony. Powiało średniowieczem. Wiesz, nie stawia się takiego mostu, jeśli nie chce się czegoś ukryć. Albo czegoś ochronić.